Halo? Mam. Ile płacicie za grę w drużynie? A my cię na stadion nie wpuścimy, bo nas później na Twitterze obsmarują, k***a. Aha. A nie obrażaj się, puszczę cię, tylko jak oficjalnie to mów, że to nie ty. Ile płacimy? No. Robimy tak, żeby nie dopłacali. I bonusy są za w umowie, nie? Za frekwencje na treningach, za bramki, za występy i tak dalej. A ile na przykład jest za bramkę? 10 zł? Kurwa, lepiej trochę. Ale niewiele. Nie, no trochę, nie, no dużo lepiej sobie. Ogólnie jesteśmy jedynym płacącym klubem w A-klasie chyba aktualnie w naszej grupie. A mogę być lewym skrzydłowym? A ty nie masz chyba czasami lekkiej nadwagi teraz, w tym momencie? Ale no kurwa, widziałeś jak Hazard wracał, albo jak wracał Isco do treningów, to wiesz, ja to wybiegam wszystko. Jak na moje to ty jesteś taki lekki Casemiro teraz, ale no. Jak mówisz, że wybiegasz, to w piątek jest trening o 19:00, przyjdźcie poza pierdolami. Piątek o 19:00? No tak. Czyli za dwa dni o 19:00? Tak. W Jarosławcu. Odpierdolcie, tak, w Jarosławcu. A gdzie to jest? To jest obok Środy. Okej. Okay. Stary, my mamy własne oświetlenie, kurwa, w nocy można grać. Ale komary będą. Chuj z tymi komarami, człowieku, jak ja puchar będę miał, zobaczysz. No, to gdzie, to... Dobra, to ja się postaram, ja się postaram być. W przyszłością w trzeciej lidze. Jeszcze raz, gdzie ty, kurwa, jesteś w przyszłości? Mówię, że mam graczy z przyszłością w trzeciej lidze. No kurwa. No i będziesz miał na treningu kurwa kogoś z przeszłością kurwa YouTube'ową, no wiesz kurwa, przeszłość to nie teraźniejszość. Kurwa, ja mam 14 życie na YouTubie, stary. 14? No już chyba 15, chuj kurwa, teraz zdechłem już tak. Dobra, to ja przyjadę w piątek. Ej, gdzieś jak Alt gra? Jestem na czwartej minucie. On tak kopnął. Jestem na czwartej minucie na razie. A on będzie grał rzeczywiście? Ale jak wbiją 35 tysięcy lajków, to trener powie, że go wpuści po prostu. Ale mówisz, że nie wiem jak to się skończy. Kurwa, ja przyjadę na ten trening w piątek, ale ja też bym chciał chociaż z 10 minut zagrać. To byś musiał, musi to odciąć trener. Kurwa, ale ty w sumie gdzieś grałeś w piłkę, nie? No, tylko że jest problem jeden. Jaki? Palisz papierosy? I mam nadwagę. Ale w A-klasie można mieć nadwagę, tak szczerze. To też jest prawda. W kręgówce już nie wolno, ale... Kurwa, mój wujek grał chyba do 45 roku życia w A-klasie, w B-klasie i w okręgówce. Nie, w okręgówce. I ja pamiętam, że czasami jeździliśmy na te mecze, na przykład z Omegą trzecią Kleszczów, bo tam na trzecią drużynę grali. A fajnie było w Kleszczowie tam, no było fajnie. No i tam wszyscy napierdoleni grali. Jakby autentycznie kurwa. To w B-klasach, to w B-klasie. To ja pamiętam, jak jeździłem na oczy Orkanu, to taki ucho był na bramce, to normalnie człowieku pomiędzy karnymi, bo jak były karne w Pucharze Polski, czy w Pucharze Wielkopolski, to sobie łyczka piwa brał. No tak, na odwagę. Na odwagę, i to jest bo inny mecz wygrali wtedy. Ale te, no. ale teraz nie, teraz to jest jak ci powiem szczerze, pełen profesjonalizm. Byłem wczoraj na tym treningu, stary, to wygląda jakbym Polonię oglądał ty. Że tak chujowo? Polonia jest też dobra. I w Polonii są pieniądze. Polonia, Środa, Wielkopolska. Nie chcesz być sponsorem? Weź 200 tysięcy na sezon. Koszulki byś produkował. A jakie drużyny? Tej Polonii czy jakiej? Kurwa, no do nas. A Pompa Team Jarocin? Jarosławiec. A, dobra. Jarocin to będzie klękał przed nami, jak będziemy ich napierdalać tutaj w piłkę. A. Chyba. Tak jest plan. Dobra, jestem w piątek i kurwa pokażę wam parę meczków. Czekaj, bo to jest ważne, co ci powiem. W piątek to my do Łodzi musimy jechać. Po co? No bo kurwa Gabułę otwieram na ostatnią własną, a potem już franczyzy. Wszyscy do Łodzi jedziemy. No to powodzenia. Ja na trening jadę. A ty jedziesz na trening po prostu, tak? No ja jadę na trening. Ja jedę. Dobra. Ja się wczułem. Ja cię zgłoszę tam, że chcę poszedł postrzelać. Dobra. I normalnie będziemy cię puszczać na stadion, nie jak cię... Dobra, ale jak co jakieś zasady w tej drużynie?
Przed meczem, alkomatem i kurwa, kto ma powyżej 1,5 promila, nie gra. Siedzi na ławce. Ogólnie takie miałem pierwsze założenie. Chcieliśmy zakładać drużynę od B klasy, ale tutaj chłopaki chcą naprawdę wygrać. Zdziwisz się, jak to fajnie zrobię na wszystko. No, może się jeszcze rozmyślę do piątku, ale na razie chcę być piłkarzem. Jak coś to do Łodzi przyjedzie. To prawie obok jest, no. No, ty daleko nie masz, a jeździsz szybko, to sobie poradzisz. Dobra, to cześć. Widzimy się albo w środzie, albo w Jarosławcu, albo w Łodzi w piątek. Dobra, to cześć. Dobra, nara. Tak szczerze, to już się zmęczyłem na samą myśl o bieganiu. To już chyba nie...